Marzenia żołnierza o żurze. Żądny kulinarnych wrażeń, żołnierz z Żuław dotarł niezwykle znużony do przedmieść Żurawiny. U podnóża niewysokich wzgórz przystanął z nagła i, żałośnie westchnąwszy, położył się wzdłuż niewąskiej dróżki. Niebawem ujrzał na zachmurzonym horyzoncie nadjeżdżającą roztrzęsioną dorożkę, przewożącą tędy nieraz z Trzemeszna do Trzcińska Zdroju żytnią mąkę na żur. Nieraz i nie dwa zdarzało się żołnierzowi marzyć o różowych rzodkiewkach, wieprzowych nóżkach z żurawiną, nie najgorszych brusznicach z chrzanem, ale przede wszystkim o złocisto-brązowym żurze. Zaczął więc zastanawiać się teraz, czy nie wsiąść w pociąg Intercity i nie pojechać do zaprzyjaźnionego Ślązaka z Katowic. Mogliby razem obejrzeć w telewizji, jak gra Intermediolan. Pobuszowaliby po internecie, trochę by pograli w gry interaktywne i można by zjeść ów niezrównany żur na wędzące, uważony wcześniej przez katowiczanina wedle przepisu wydrukowanego wielką czcionką w prastarej książce kucharskiej. Katowiczanin nie omieszkałby zapewne wspomnieć o nieznośnym smaku żuru przyrządzonego przez 22,5-letniego niby kucharza, a w rzeczywistości antytalent kucharski, jakim był niewątpliwie ich kuchmistrz wojskowy. Trzeba bowiem umieć naprawdę przyrządzić żur, aby smakował na pewno tak jak ten, który wspólnie uważymy na Wieczorze Narodów.